Siema, siema. Mamy niedzielę, 29 października. Zbraliśmy się z ekipą dzisiaj, większą czteroosobową, do lasu. No i mamy pierwszego prawdziwka. Ale chyba nic z niego nie będzie. Zaraz sprawdzę w kontakcie, no później. No i co? Przy muchomorach taki oto piękny prawdziweczek. O kurde, zdrowy, jaki długi. Tam widzę, rośnie podgrzybek. No, trzeba się rozejrzeć. Trzeba się koniecznie tu rozejrzeć. Dzisiaj co? Strasznie mokro. Padało od rana. O 12 przestało. No to nie czekaliśmy, od razu w samochód i do lasu. W czwórkę jesteśmy z 15 minut w lesie. No i co? Szukamy, nie? Do następnego. Dobra, dawaj go. Mamy następnego. Brat. Ma i pani Ela. Chwalimy się. A mówiłaś, że nic nie znajdziesz. Ale gruby, ale ten to gruby, nie? No. Dawaj go. O, już piękny. Mam. Bardzo piękny. O, co ty mówisz, już masz, jak ty już masz w koszyku, tak. Ile? I cicho. W tamtym lesie. Czemu mnie nie wołałaś? Ale to w tamtym lesie wy polecieliście, co ja zostałam. Ciocia, jeszcze tylko ty musisz znaleźć. To też prawdziwek, nie? Czy podgrzybek? To jest chyba podgrzybek. To chcesz? Dobra, daj. A, to moje. Dobra, do następnego. Przytrzymać. Mamy się. Następne. To już z powrotem. Drzwi. A gdzie są? Nie masz noża? No, zostawiłem. Jak zostawiłeś? W domu, nie wziąłem ze sobą. No jak na grzyby można noża zapomnieć? No zdarzy się. O, ten też piękny. O, zobacz, tu ślimaki trochę no, podjadły. No, ale... I odciąłeś, już jest piękny. Ten taki fikuśny, nie? Fikuśny, no. Ale tak zrobimy. To cztery koło siebie też byś zobaczyła. Mamy następnego, ale czekajcie. Kurczę, gdzie on? Gdzieś tu go widzi. A, tu jest. Ojej. Ojej. Nie, niestety. Sito. No szkoda. Mamy kolejne dwa. I co? Zaczyna padać. Tragedia. Mamy nadzieję, że przestanie. Żeby to przelotne tylko było. Zaraz sprawdzimy te. Okej. Okay. Mamy następnego. Pokaż go. No. Zdrowe chyba. Trzeba się rozejrzeć, bo na pewno... Na pewno jest więcej. Może być tu. Widzisz, całe przejść, żeby jednego znaleźć, warto, tak? No cofnęliśmy się po tego jednego, tak na to wychodzi. Ja idę dalej. Okej. Co mam się dać? A. Ładny, zdrowy. Pierwszy, a nie ostatni? Pierwszy. No dobra, ale nie ostatni. No, znając siebie, to... To już jest, że były prawdziwki. Jest następny? Masz? No zobacz. No zaraz podejdę. No i świnie. Dlatego też mówię, pochodzę tu, bo... A, jest. Taki skubany. Się ukrył, ale zdrowy, wyrośnięty. A tu są jakieś ogonki po kimś? Ktoś wycinał? Nie, to są jakieś trójaki.
Tam też widzę jakiś przewrócony, tutaj. Jest kolejny taki obgryziony, ale jest. Mamy kolejnego. Ojej. Ale zdrowy. Paniela pobiła rekord sezonu. Największy prawdziwego. O kurczę, w tym roku. Tylko żeby był jeszcze zdrowy. Jaki gruby. Korzeń. Chory. Chory. Ale jest. Nie, zdrowy, zobacz. Kokorzeń. Ślimaki. To mój, odejdź! Spadaj mi stąd! Bijcie się! Spadaj mi stąd! No i masz całe wiaderko, mówiłaś, że wiaderka nie będziesz mieć. Mamy następne. O, jaki wielki! No, ale czy on będzie zdrowy? Twardy jest? No wygląda na prześlimaki tylko, noża nie mam, zostawiłem w samochodzie. Kurczę, no nie gadaj. No. Ja też. A tu trzeci jeszcze, tak? To mówiłem o nim przecież. A myślałem, że tylko dwa. Nie. Super, dawa. Idziemy dalej. Witam wszystkich, skończyliśmy. No i oto nasze zbiory. Większość to są same prawdziwki. Ile my tu mamy? Cztery kosze. Wiaderko. I wiaderko. Cztery osoby. No i ile? 3,5 godziny. Coś pięknego. Pogoda dzisiaj no tak średnio dopisała. Rano padało. Lepsza niż wczoraj. Lepsza niż wczoraj. Wyjechaliśmy o 12. Po 12. No już nie padało, ale w lesie było mokro. Trochę jesteśmy przemoczeni, ale zadowoleni. No i za tydzień, w sobotę, w niedzielę myślę, że znowu udamy się do lasów. Pozdrawiam wszystkich. Dashboard.